Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśl i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Każdy z nas jest w pewnym sensie takim paralitykiem z dzisiejszej Ewangelii. Zastanów się, co ciebie paraliżuje. Co sprawia, że nie możesz ruszyć z miejsca, że nie możesz się zbliżyć do Jezusa? Najczęściej paraliżuje nas strach, oceny innych, nasz grzech, brak perspektyw na przyszłość, nasza bezradność, ale też wygodnictwo, bo może z tym naszym paraliżem jest nam wygodnie. Może ustawiliśmy się w życiu. Ewangelia, kiedy opisuje, że cztery osoby przyniosły sparaliżowanego do Jezusa, pokazuje nam, że nie jesteśmy samotnymi wyspami. Potrzebujemy wspólnoty, drugiego człowieka, który będzie dla mnie swego rodzaju oparciem w trudnych życiowych sytuacjach, który będzie też czasem przewodnikiem. Zobacz, że chyba najbardziej naszą niemoc, potrzebę drugiego człowieka widzimy w chorobie. Właśnie wtedy nie dajemy sobie rady często z podstawowymi, codziennymi czynnościami. Gorączka nas osłabia, pojawiają się kolejne objawy. I nagle w jednej chwili nasz świat staje do góry nogami. Stajemy się bezradni i potrzebujemy drugiego człowieka, który będzie pomocą i oparciem w codziennych sytuacjach. Ponad miesiąc temu choroba dopadła także i mnie. Zaraziłem się koronawirusem. Pojawiła się wysoka gorączka, która powaliła mnie do łóżka. Przestałem czuć smak, straciłem powonienie. Uporczywy kaszel uniemożliwiał normalne funkcjonowanie. Byłem zdatny na pomoc innych osób. Ale dzięki Bogu byli tacy dobrzy ludzie obok mnie. Zrobili zakupy, przynieśli lekarstwa, gotowali urozmaicone posiłki. Kiedy człowiek zachoruje, uczy się przede wszystkim trzech rzeczy. Przede wszystkim pokory, bo zaczyna zależeć od drugiego człowieka. Drugą rzeczą jest wdzięczność za każde dobro, które go spotyka. I w końcu ofiarność, bo obok nas nie brakuje ludzi, którzy tej pomocy potrzebują od nas. Pomyśl dzisiaj o tych wszystkich osobach, które spieszą ci z pomocą, które taką pomoc oferują. Pomyśl o tych osobach, na które zawsze możesz liczyć. O ludziach, którzy pomagają ci w sposób widzialny, materialny, tak bardzo konkretny. Ale także o tych, którzy się za ciebie modlą, wspomagają dobrym słowem, a czasami nawet ofiarują za ciebie swoje cierpienie. Dobro rodzi dobro. Nigdy nie przerywaj w swoim życiu tego pięknego łańcucha dobroci. Jeśli doświadczyłeś dobra w życiu, takiego zwykłego, codziennego, to je pomnażaj. Ktoś pomógł tobie, ty pomóż innej osobie. Tak będziemy falą dobra zmieniać świat na lepszy. Dzisiaj widzimy Jezusa, dobrego lekarza, który uzdrawia sparaliżowanego.
ale robi to dlatego, że jego przyjaciele przynieśli go na noszach i zrobili dosłownie wszystko, aby mógł go spotkać. Rozebrali nawet dach. Sam nie dałby rady przyjść. I zobacz, to ze względu na ich wiarę Jezus przywraca mu zdrowie. Jak ważne jest przynoszenie innych do Jezusa. Nie musisz nikogo na siłę przyciągać do kościoła. Przyprowadź go na modlitwie i połóż u stóp Jezusa. Wstawiaj się za nim. Zafascynuj innych osobą Jezusa. Niech patrząc na ciebie zapragną spotkać się z tym, od którego ty czerpiesz wszystko. Jezus działa w naszym życiu i w życiu naszych bliźnich cuda. Trzeba jednak się z nim osobiście spotkać. Postanowienie. Pomódl się dzisiaj za chorych, cierpiących, ale także za tych wszystkich, którzy się nimi opiekują. O siły dla nich, aby się nie poddawali, aby nie wątpili, aby spotkali w swoim życiu Jezusa, boskiego lekarza.